Witam Państwa na moim kanale Nowe Spojrzenie. Zastanawiałem się, czy nagrywać, czy nie nagrywać, ale stwierdziłem, że jednak to może być dosyć ważne nagranie, więc zdecydowałem się nagrać. Dzisiaj będzie o tym, jak mogą rodzić się zabobony na przykładzie meczu finałowego mundialu między Francją a Argentyną. Ja ten mecz oglądałem w szerszym gronie, tam była taka para, chłopak, dziewczyna. No i tam w którymś momencie tak ten chłopak, szczególnie jak Argentyna prowadziła 2-0, miał nietęgą minę i partnerka tego chłopaka, mężczyzny, tak się domyśliła, że być może postawił na Francję. Później rzeczywiście on się przyznał, że postawił na Francję. No więc ta dziewczyna straciła trochę humor, tak? Bo pewnie go znała, że stawia jakieś takie duże pieniądze. No ale proszę Państwa, no ona w którejś tam minucie meczu, jak już było to właśnie 2-0 i zbliżał się już koniec meczu tam. Już była 75. minuta. Taka zniecierpliwiona wyszła na zewnątrz. Tam chciała przyparkować bodajże samochód. Wraca po 5 minutach i widzi na dużym telewizorze, że jest 2-2. Wchodzi, co, 2-2 jest? Zdziwiona. Była, tak? I później była dogrywka, tak, w dogrywce znowu Argentyna strzeliła bramkę, było 3-2 i dziewczyna znowu zaproponowała, że wyjdzie, no bo skoro poprzednio wyszła i to zaowocowało tym, że Francja strzeliła dwie bramki, no to teraz też wyjdzie, ale ja jednak zatrzymałem tą dziewczynę, powiedziałem, żeby nie wygłupiała się po prostu, tak? No, no ona oczywiście ma skłonności do wiary w takie tam różne cudowne rzeczy, jakieś nadprzyrodzone siły i tak dalej. Ale ja ją zatrzymałem, no i proszę Państwa, zatrzymałem ją i ona rzeczywiście się przekonała, że bez wychodzenia Francja wyrównała na 3-3. Ale proszę Państwa, gdyby ona wyszła wtedy znowu, bo bramka na 3-2 padła w 108 minucie, tak? Gdyby ona tam wyszła przed końcem znowu, tak? I wróciłaby i znowu by było tak, że o, i znowu jest remis 3-3 i ona wtedy mogłaby te sprawy powiązać. I tak u niej mógłby się narodzić zabobon w postaci tego, że jak ona wyjdzie, to drużyna strzela bramkę. Ale że zatrzymałem ją, tak, w domu, no to się przekonała, że to po prostu nie miało żadnego znaczenia, czy wychodziła, czy nie wychodziła. No po prostu mecz się układa tak jak się układa. Różne są wydarzenia na boisku i tym wszystkim rządzi też w dużej mierze przypadek. Tak więc no na te, na, nie ma się wpływu po prostu, nie ma żadnych nadprzyrodzonych zjawisk. No ale proszę zobaczyć, jakby wyszła, to rzeczywiście tak już mógłby jej się w głowie narodzić taki pomysł, że aha, coś jest w tym, że jak wyjdę, to drużyna, który kibicuje, strzela gola. Może by nawet na głos tego nie powiedziała, nie przyznałaby się do tego, ale być może taki kultywowałaby taki zabobon po prostu, tak? I tak, i to jest właśnie, chciałem Państwu przez to powiedzieć, że w taki sposób, między innymi w taki sposób, powstają zabobony, różne mitologie, tak? I wiary różne, religie często też. Dziękuję za uwagę.